Na kilka dni Wałbrzych stał się polską stolicą akrobatyki sportowej. Impreza przebiegająca pod nazwą Mando Spotkania Akrobatyczne Wałbrzych trwała 3 dni. W hali Aquazdroju zaprezentowało się 427 zawodniczek i zawodników z 32 klubów z całej Polski. Akrobatyczne Mando 2021. Jest to już drugi turniej z tego cyklu. Pierwszy miał bardziej taki zasięg regionalny, bo były kluby tylko z Dolnego Śląska. Ten już ma zasięg taki ogólnopolski. 32 kluby z całej Polski, między innymi Rzeszów, Warszawa, Zielona Góra. Także jest tutaj tak naprawdę cała śmietanka akrobatyki sportowej w Polsce. No i na ten moment są to największe tego typu zawody. No, odnośnie uczestników, to tutaj liczba przekroczyła 400 zawodniczek i zawodników. Jest to bardzo dobry wynik, bo nawet się nie spodziewaliśmy, że tylu zawodników będzie. W poprzednich imprezach tego typu gdzieś tam około 200-250 zawodników startowało, także jest to na pewno rekord i jeszcze na dodatek na pierwszych takich zawodach, które tutaj w Wałbrzychu organizujemy. My prowadzimy szkolenia akrobatyki sportowej od 3 lat w Wałbrzychu, także no tutaj my już jakieś turnieje takie organizowaliśmy w zasięgu, tak jak już powiedziałem wcześniej, regionalnym. Oczywiście no chcemy też nie tylko promować nasz klub, ale też nasze miasto i zdecydowaliśmy się po prostu na taki turniej, który no jest odbierany, bo już głosy do nas dochodzą bardzo pozytywnie. Jestem z Chorzowa. Akrobatyką się zajmuję, dlatego że to jest moja największa pasja. Moja koleżanka pokazywała mi różne figury w dzieciństwie i po prostu mnie to tak zainspirowało. Poszłam na Sokolnię do trenerek, one mi wszystkie figury pokazały i po prostu wiedziałam, że chcę to robić. Akrobatyka to jest taka pasja, to jest część naszego życia. My widujemy się parę razy w tygodniu. Częściej widujemy się niż na przykład koleżanki i koledzy ze szkoły. I znamy się bardzo dobrze i wydaje mi się, że to buduje między nami taką bardzo dobrą relację, a akrobatyka to jest taka nasza podstawa, to po co się spotykamy i to co nas łączy. Ja trenuję 6 lat. Akrobatyka dla mnie jest częścią życia. Po prostu ciągle chodzę na nią. Jeszcze jestem przyzwyczajona do niej. A ty? Ja trenuję 2 i 3 lata i akrobatyka jest dla mnie... A co ci się w tej akrobatyce najbardziej podoba? Moje dzieci!
jeszcze.